Dzień następny o godzinie 6:40 termometr w namiocie pokazał 6,6 stopnia. No, chyba rekord. Nie chcemy wiedzieć, ile jest na zewnątrz. A miało być 10. Zimno. 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 Zna ktoś magiczny sposób na zrobienie ciepła? Wyczarowanie trochę ciepła więcej. Nie ma jak wyjść ze śpiwora. Teraz wyjąłem rękę, żeby przytrzymać kamerę i już jej nie czuję. Zimno. Oddajcie nam ciepło. Zbliża się 9:00. A tak wyglądał nasz tropik. Od środka. Tu normalnie woda się z tego lała. Tu już trochę schnie na słonku. A, jest słońce! Już jest prawie 13 stopni. Straszne duże skoki temperatur. My coś zjedliśmy. Wypiliśmy herbatkę. Kawkę. Małą kawkę Aga piła, bo Aga to kawoszek. Kawoszek jestem! Kawoszek. Dostałam kwiatka rano, mam go we włosach. Na dobry dzień. Niestety mamy mokre pranie i nie bardzo wiemy, co z nim zrobić. A tak się prezentuje nasza miejscówka. Zobacz, pokaż nas barwę. Dzisiejsza, no i nasz syf w namiocie. Tam jest Dunaj, za tymi krzorami. Tam jest stacja benzynowa, przez którą przejechaliśmy. Lubimy stacje. Stacje lubią nas. Stacje lubią nas. A my chcemy, żeby był wrzesień. Żebyśmy mieli więcej czasu i żeby było cieplej. Żeby było cieplej i żeby dzień był dłuższy. Tak! Dobra. Jesteśmy w Rumunii, jedziemy dalej od Severin. Szukamy teraz miejscóweczki, już 14:00, a w Sakwie wieziemy trochę wilgotne jeszcze pranie. Tomek właśnie tam idzie, żeby zobaczyć, czy jest jakieś odbicie na Dunaj, żebyśmy mogli sobie zjechać i po prostu przekoczować do jutra i trochę podsuszyć to pranie. Bo perspektywa jazdy w tamtą stronę jest średnia, w sensie miejscówek jakichś noclegowych. Przy okazji to jest ładnie. Mieliśmy dużo rumuńskich wioseczek. Ludzie otwarci, witają się, uśmiechają. Ale widać faktycznie trochę biedę też. I to... Co już wcześniej, o czym czytaliśmy, bardzo dużo bezpańskich psów trzeba uważać. Jedne dzisiaj nas goniły i obszczekały. No nic, po prostu zobaczymy, co będzie dalej. A teraz kilka porad podróżniczych, czyli survivalowych. Jak sobie radzić z praniem, kiedy na przykład nie ma się klamerek za dużo? Bo my mamy tylko ile? 6? Nie? 6, 7 jakoś tak. Jakoś tak mało. Więc żeby pranie nie uciekło, co dla niektórych to jest oczywiste, ale dla niektórych nie, więc powiemy. Można przepleść, zanim powiesimy sznurek, przepleść się przez środek danej rzeczy i wtedy nie ucieknie. Tutaj widzicie od słupa do roweru, do słupa rozwiązanie, ale rower jest lekki. Jak nie ma drzew. Jak nie ma drzew, to trzeba sobie radzić, ale rower jest lekki, więc jak sobie radzić, żeby rower nie odjechał? Tu gumą jest zaciśnięty hamulec, co już pomaga, ale dla pewności następną gumą i śledziem rower jest przyczepiony do ziemi. I teraz już nie ma siły, to pranie go nie ściągnie. Większe gabaryty trzeba radzić sobie może inaczej, ale na parę... Obserwować. Na 2-3 kg prania bez problemu to wystarczy. Rower stawiamy tyłem, żeby nóżki blokowały się, nie bokami, żeby go nie przewracało. No i rozwiązanie jest. I szafa gra. I szafa gra. I pranie się suszy. Tutaj widzicie, nie przewlekliśmy przez koszulki, bo wiatr jest na razie nieznikomy, a na noc tak będziemy ściągać, bo strasznie duża rosa jest, więc o koszulki się raczej nie obawiamy. Obserwujemy je po prostu. No. A propos, dzisiaj jesteśmy... Dzisiaj przejechaliśmy 42 km. Czy 43. Byłoby więcej, ale pranie czasu. Tak, nie za dużo, bo
późny start, musieliśmy też szybko się znaleźć miejsce, żeby wykorzystać te resztki słońca październikowego już i rozwiesić pranie. A obecnie znajdujemy się na wyspie, niedaleko elektrowni. Już mówię koło jakiego miasteczka, bo nie pamiętam. Zaraz przy przejściu granicznym z Serbią, znaczy niedaleko w sumie. A miasteczko nazywa się Ostrovo Mare. Jest gdzieś tam przed nami na tej wyspie. Coś większego w okolicach to będzie... Aha, i to jest przejście, które prowadzi do Negotina po stronie serbskiej. Czyli tam mamy Rumunię. I tu w sumie jeszcze też, bo wyspa należy do Rumunii. A tam już mamy Serbię. I piękny widok na górki i domki w nich ukryte. A tam dalej czyjeś pole. A tu Aga. W końcu zadowolona, że pranie nam nie zgnije. No właśnie, jeszcze muszę takie rzeczy martwić. Zresztą ja też. No, teraz czas coś zjeść. Umyć się, bośmy się nie myli. Śmy. Od wczoraj śmierdzimy. Tak. Teraz był przejazd pociągiem. Szukaliśmy parę kilometrów za Sewerinem. I ze złych wieści niestety ominęliśmy ten pomnik, głowę wyrytą w skalę, która jest przed Sewerinem. No, niestety. Jesteśmy bardzo niepocieszeni z tego względu. Ale to jest tylko jedna konsekwencja. Kiedyś w przyszłości będziemy spływać Dunajem, kajakiem bądź łódką. Tak, nie, bo to nie jest ma wyjścia. Jedna z wielu pragnień. Tak. To w zasadzie był pierwszy plan, nie brać rowerów, tylko wziąć kajak. Ale z różnych powodów wyszło na rowery. Poddaliśmy się potrzebom. Tak. Więc to nas jeszcze czeka, spłynąć Dunajem do Morza Czarnego. I zrobimy to. I zrobimy to na pewno. Chociaż mielibyśmy czekać, ale zrobimy. Tak jest. Tak jest. No i do następnego połączenia.